Rakieckiego. Mówiąc o tworzeniu muzyki, powiedział on, że konieczne są trzy rzeczy: warsztat, transcendencja i wspólnota. Profesor Gutowski odniósł to do całej kultury, zaczynając od warsztatu. Żeby tworzyć dobrą muzykę, to trzeba mieć najpierw warsztat. Trzeba być przywiązany do pewnej tradycji. Gdyby to ogólnić, można powiedzieć, to jest przesłanie dla młodych ludzi. Nie porzucajcie tradycji, w której zostaliście wychowani. Ona niesie bardzo wiele ważnych, cennych wartości i od tego powinniście zacząć, nawet jeśli gdzieś w przyszłości będziecie chcieli to zanegować czy zmodyfikować. Tegoroczny moment, kiedy człowiek zostaje sam w innym otoczeniu. Zarówno w filmie, jak i w radiu zaczynają się pojawiać tematy, jak mamy się zachowywać w stosunku do ludzi innych religii. A w reportażu Misja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anna Dudzińska odnalazła w muzułmańskim świecie chrześcijan, którym nikt nie zabrania przychodzić w niedzielę do kościoła, radosną wiarę, potrzebę wspólnoty i polską duchowną siostrę Annę, która pochodzi z Dąbrowy Górniczej. 24 godziny w Polsce i na świecie. I to była już ostatnia informacja dzisiejszego magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej www.polskieradio24.pl i przeglądania tam i słuchania naszych materiałów. Na dziś to już wszystko. Mariusz Gzel, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. W jaki sposób codzienność odbija się w literaturze? Jak dawna moda łączy się z tą współczesną? Jakie kulinaria znajdziemy w powieściach, a jakie cuda w archiwum Polskiego Radia? Magazyn Kultura Niecałkiem Osobista w niedzielę o 23.10 w Polskim Radiu 24. Magda Mikołajczuk, zapraszam. Autopromocja. Minęła 23. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. W Łodzi przed derbami doszło do zamieszek pseudokibiców. Zatrzymano 29 osób. Dziennikarka Polskiego Radia Anna Dudzińska otrzymała pierwszą nagrodę Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów w 2016. Nagrodzono ją za reportaż radiowy. Na koniec zajrzymy do Włoch i sprawdzimy, jak wygląda noc w Pałacu Dożów. Paulina Łukawska, zapraszam. 29 osób zatrzymała policja po zamieszkach przed piłkarskimi derbami Łodzi. Przed południem kibice Widzewa demonstrowali przed urzędem miasta. Wyrażali w ten sposób swoje niezadowolenie, że nie wpuszczono ich na mecz na stadionie ŁKS-u. Demonstracja przerodziła się w zamieszki. Chuligani odpalili race i petardy. Rzucali też w funkcjonariuszy cegłami. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym. Później część pseudokibiców rozbiegła się po mieście. W rejonie ulicy Abramowskiego policjanci zatrzymali 22 agresywnych chuliganów. Część z nich to nieletni. W ręce policji wpadły też kolejne dwie osoby, które znieważyły funkcjonariuszy. Do tego policjanci zatrzymali 4 mężczyzn bijących się w parku Poniatowskiego, a także kibica, który miał przy sobie narkotyki. W trakcie samego meczu na stadionie kibice odpalili około 20 rac. Poza policjantami z województwa łódzkiego, derby zabezpieczali także mundurowi z Radomia, Bydgoszczy i Warszawy. W akcji brał udział również policyjny śmigłowiec. Mecz o mistrzostwo trzeciej ligi ŁKS-u z Widzewem zakończyło się remisem 2-2. Sztandarowy program gospodarczy obecnego rządu, tak zwany plan Morawieckiego, zakłada między innymi wykorzystanie oszczędności Polaków na cele inwestycyjne. Dlatego eksperci wskazują, że państwo powinno zachęcać do oszczędzania. Na takie korzystne dla gospodarki rozwiązanie zdecydowało się wiele krajów. A o szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz wskazuje, że skłonność Polaków do odkładania pieniędzy można przynajmniej częściowo zwiększyć, tworząc odpowiednie zachęty. Przypomina, że są kraje jak Niemcy czy Francja, w których oszczędzający dostają premię od państwa. Władze tych krajów doszły do wniosku kilkadziesiąt lat temu, że dla rozwoju potrzebny jest zasób prywatnych oszczędności. Z koniecznością promowania oszczędzania zgadza się główna ekonomistka Banku Pocztowego. Monika Kurtek podkreśla też, że ważne jest nie tylko to, czy oszczędzamy,
ale też jak oszczędzamy. Bo jeżeli gospodarstwo domowe odkłada oszczędności do przysłowiowej skarpety, to one oczywiście nie przynoszą żadnych efektów, dlatego właśnie inwestowanie tych oszczędności to jest właśnie ta wartość dodana, która powoduje, że gospodarka się rozwija. Ekonomistka wskazuje, że skłonność Polaków do oszczędzania wzrosła po kryzysie finansowym z ostatnich lat. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Anna Dudzińska z Polskiego Radia Katowice z pierwszą nagrodą Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2016. Dziennikarkę wyróżniono w kategorii reportaż za program Misja. Zygmunt Gutowski z Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wyjaśnia, że reportaż pokazuje działalność w momencie, kiedy człowiek zostaje sam w innym otoczeniu. Zarówno w filmie, jak i w radiu zaczynają się pojawiać tematy, jak mamy się zachowywać w stosunku do ludzi innych religii. Z reportażu Misja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anna Dudzińska odnalazła w muzułmańskim świecie chrześcijan, którym nikt nie zabrania przychodzić w niedzielę do kościoła, radosną wiarę, potrzebę wspólnoty i polską duchowną siostrę Annę, która pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Razem z nią odkrywa, jak mogą współistnieć dwie wielkie religie. Na tegoroczny festiwal nadesłano 137 filmów z 18 krajów świata, 17 audycji radiowych i 6 dzieł multimedialnych. 25 osób, w tym i dzieci w wieku od 8 do 12 lat, spędziło noc z soboty na niedzielę w Pałacu Dożów w Wenecji. To pierwsza taka inicjatywa we Włoszech, ale o jej szczegółach Marek Lenert. Czteroosobową rodzinę taka przyjemność kosztuje 80 euro. W cenie tej jest zwiedzanie pałacu, nocleg w jednej z komnat i oglądanie wschodu słońca nad Canal Grande, a także ciepły napój na dobranoc i poranne śniadanie. Ze sobą trzeba przynieść karimatę, śpiwór, piżamę i latarkę. Pobyt w Pałacu Dożów od 20.30 do 16.00 następnego dnia, czyli prawie 20 godzin. Na pierwszą noc zapisało się 25 osób, a na listę oczekujących następnych 80. Dyrekcja muzeum zwraca uwagę, że podobne inicjatywy podejmował już paryski Louvre i Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA w Nowym Jorku, ale tylko w Wenecji noc w muzeum spędzić mogą również nieletni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Jutro na północnym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Mimo to nie powinno padać. Rano za to wystąpią lokalne mgły, które będą ograniczały widzialność do zaledwie 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie na plusie od 6 stopni na północnym wschodzie przez około 9 w centrum do 14 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy kraju umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 23. Sport w Polskim Radiu 24. Wojtek Łasicki, dobry wieczór. Ostatni akord kolarskich mistrzostw świata w Katarze nie był udany dla Polaków. Z 6 naszych reprezentantów na metę wyścigu ze startu wspólnego elity dojechał tylko Maciej Bodnar, który zajął 40. miejsce. Polak jechał w grupie goniącej ucieczkę. Po wyścigu zdradził, że upał panujący w Dausze nie zachęcał do solidnej pracy. Niestety tak się wyścig rozegrał, że nie udało mi się załapać do tej pierwszej czołówki, aczkolwiek próbowałem bardzo i trochę taki niedosyt, co zrobić. No, współpraca, nie było tej współpracy w tej naszej grupie, a można było dojechać do pierwszej grupy i po prostu jechać ten wyścig naprawdę w komfortowych warunkach. Drugi raz z rzędu mistrzem świata został Słowak Peter Sagan. Pozostałe miejsca na podium zajęły inne gwiazdy kolarstwa. Drugi był Brytyjczyk Mark Cavendish, trzeci Belg Tom Bonen. Po rozstaniu z trenerem Stefanem Antigą Polski Związek Piłki Siatkowej od 6 dni szuka nowego selekcjonera reprezentacji polskich siatkarzy. Prezes związku Jacek Kasprzyk uchylił dziś rąbka tajemnicy. W gronie kandydatów nie ma na razie Polaka. Są za to Włoch, Bułgar i Argentyńczyk. Oficjalnie zgłoszonych jest 3 kandydatów na trenera. To trener Kędzierzyna Koźla, Ferdinando Di Giorgi, jest Stojczew i jest Daniel Castellani. Tych 3 jest oficjalnych trenerów, natomiast no,
O nieoficjalnych nie chcę mówić, bo myślę, że nie skończy się tylko na tym, że przyślą swoje CV i opiszą, co będą chcieli zrobić przez najbliższe 4 lata do Igrzysk Olimpijskich. Tylko myślę, że przesądzi o tym rozmowa, którą na pewno będziemy chcieli z nim przeprowadzić w momencie, kiedy zostanie wyłoniona trójka, czwórka. Z wyborem selekcjonera pośpiechu nie ma, ale im szybciej obejmie drużynę, tym więcej czasu będzie miał na jej przygotowanie do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, które odbędą się w Polsce. Tymczasem podopieczni kandydata Ferdinando De Giorgi, czyli siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle, wygrali dziś mecz ligowy na wyjeździe z Lotosem Treflem Gdańsk 3-1. To cenna wygrana, bo rywal jest bardzo groźny, mówi libero Zaksy Paweł Zatorski. Był to dla nas ważny mecz, bo w przypadku dzisiejszej porażki ta góra tabeli zaczęłaby nam odrobinę odjeżdżać, a tak trzymamy się cały czas tego kontaktu punktowego. Jest to dla nas ważne, bo graliśmy z trudnym przeciwnikiem na trudnym terenie, na którym od dawna nie potrafiliśmy wygrać. W drużynie z Gdańska oczywiście rozczarowanie, któremu dał wyraz Damian Szulc, atakujący Lotosu Trefla. Troszeczkę więcej oczekiwaliśmy od siebie, bo jak tam widziałem coś tam po statystykach, to mniej więcej w każdym elemencie byliśmy lepsi, tylko zrobiliśmy więcej błędów. To najbardziej boli, że mogliśmy tutaj zdobyć jakieś punkty, a nawet wygrać. Zaksa ma 6 punktów i awansowała na 5. miejsce tabeli, które dzieli ze Skrą Bełchatów. Lotos Trefl z 5 punktami jest 8, a w Ekstraklasie prowadzi Asseco Resovia, która na razie tylko wygrywa i ma punktów 9. W Ekstraklasie siatkarek dzisiaj 2 mecze. Drużyna Budowlanych Toruń pokonała ŁKS Łódź 3-0. Lider rozgrywek Impel Wrocław, także bez straty seta, wygrał z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. W niedzielę rozegrano też 2 spotkania 12. kolejki Ekstraklasy Piłkarskiej. O samodzielne prowadzenie w tabeli walczyli Brukbet Termalika Nieciecza i Jagiellonia Białystok. Spotkanie zakończyło się remisem 0-0 i trener Termaliki Czesław Michniewicz mógł zabłysnąć znajomością przysłów. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tym trzecim jest Lechia Gdańsk, która wczoraj wygrała swój mecz i ma punkt przewagi nad Termaliką oraz Jagiellonią. W drugim niedzielnym spotkaniu Lech zremisował w Poznaniu z Wisłą Kraków 1-1, tracąc bramkę w ostatnich sekundach gry. I tu też pasuje przysłowie. Fortuna kołem się toczy. Ostatnio wygraliśmy w 90, dzisiaj tracimy punkty w 90. Taka jest piłka, mogła się inaczej piłka odbić i nie wpaść, ale jest 1-1 i tak ten mecz wyglądał na remis. Mówił piłkarz Lecha Szymon Pawłowski. Trener Wisły, Dariusz Wdowczyk, uznał, że jego zespół zasłużył na tego gola. Wydaje mi się, że oceniając całe spotkanie, to my byliśmy drużyną, która nadawała ton grze, była częściej przy piłce, poza pierwszymi fragmentami spotkania, gdzie Lech sobie stworzył sytuację do strzelenia bramki. Na pewno nie zasługiwaliśmy dzisiaj na porażkę. Gratulacje dla wszystkich naprawdę zawodników za dużą dyscyplinę taktyczną w tym spotkaniu. Jutro Korona Kielce zagra ze Śląskiem Wrocław i to będzie koniec 12. kolejki rozgrywek. Zwycięstwami gospodarzy zakończyły się niedzielne spotkania 13. kolejki w pierwszej lidze. Pogoń Siedlce, Znicz Pruszków 1-0, Zagłębie Sosnowiec, Miedź Legnica 1-0, Górnik Zabrze, Stamil Olsztyn 2-0. W tabeli prowadzą Sosnowiczanie, punkt mniej ma GKS Katowice. 3 mecze drugiej kolejki Ekstraklasy rozegrali koszykarze. Turów Zgorzelec pokonał Polfarmę Starogard Gdański 83-57. Rosa Radom niespodziewanie przegrała z Polskim Cukrem Toruń 64-86, a Stal Ostrów Wielkopolski uległa Treflowi Sopot 70-73. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock przegrali na wyjeździe z duńską drużyną Bieringbro Silkeborg 24-33 w meczu 4. kolejki grupy A Ligi Mistrzów. To 3. porażka wicemistrzów Polski w tych rozgrywkach. Z 1 wywalczonym na razie punktem płocczanie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. W środę podopieczni Piotra Przybeckiego zagrają także na wyjeździe z niemieckim zespołem SG Flensburg-Handewitt. My o sporcie będziemy mówić jutro od 7.30. Zapraszam. Polskie Radio 24. Prawie 12 minut po godzinie 23, a my już za chwilę w Polskim Radiu 24 będziemy mówić o kulturze. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu minateka.pl. Kultura nie całkiem osobista. Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Dzisiaj 3 tematy. Słuchanie świata, zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Po drugie, 90-lecie Kubusia Puchatka, bo właśnie w październiku 1926 roku wydano książkę Milna Kubuś Puchatek, więc pogrzebiemy trochę w archiwum Polskiego Radia i z tegoż archiwum wychyną i Kubuś, i Krzyś, i inni bohaterowie powieści Milna. A po trzecie, z Moniką Małkowską,
estetyczką sztuki. Kolejny temat modowy poruszymy. Tym razem będzie to historia damskiej torebki. W studiu Andrzej Brzoska, znakomity reżyser dźwięku, nagradzany mistrz w swoim fachu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I właśnie o słuchaniu świata chciałabym z Tobą porozmawiać. Konkretnie o tym, w jaki sposób zauważamy dźwięki, które nas otaczają. Ten pomysł zrodził się w ten sposób, że niedawno jeden mój znajomy wrócił z wystawy zatytułowanej Niewidzialna wystawa. Państwo zapewne kojarzą, można ją oglądać w Warszawie, ale także w czeskiej Pradze. Chodzi tam o to, żebyśmy my, widzący, poczuli, w jakim świecie obracają się osoby niewidome, czyli intensyfikacja odczuć węchowych, słuchowych. O to głównie na tej wystawie chodzi. Ale ja tak sobie pomyślałam, że my, widzący z kolei, trochę per noga traktujemy ten świat dźwięków w takiej codzienności. I założyłam, że ktoś taki jak reżyser dźwięku w Polskim Radiu zupełnie inaczej się zachowuje w codzienności, że ma takie czułki nastawione i wyłapuje różne dźwięki z codzienności. Ale może się mylę, może ty po prostu jak każdy, jak idziesz ulicą, to słyszysz po prostu szum. Jak jesteś w lesie, no to czasami wyłapiesz jakiegoś tam śpiewającego ptaka, ale niekoniecznie. Jak to wygląda w twoim przypadku? Ja po prostu chodzę po tym świecie i nasłuchuję. Badam, jak działa synestezja. Że słucham? Otóż wszystko to, co my słyszymy, to jest nie do końca prawdą i nie do końca tak, jak w rzeczywistości jest. Podam bardzo prosty przykład, który każdy może zaobserwować. Otóż jak się idzie ulicą i jedzie karetka na sygnale, to my najpierw słyszymy ten dźwięk karetki, jeśli ona się do nas zbliża, wyżej, a potem nagle niżej. Tak. Jest to tak zwane zjawisko Dopplera, pewno wszystkim, albo prawie wszystkim znane. Natomiast tak naprawdę ta karetka ciągle wydaje ten sam dźwięk. I kwestia odbioru przez nasz mózg, który bez przerwy manipuluje tym, co my słyszymy. To nie jest tak. W związku z tym synestezja, czyli zamiana jednych bodźców w inne, czyli w tym wypadku zamiana sygnału dźwiękowego w jakiś obraz na przykład, bo my często wyobrażamy sobie coś, tak? Synestezja jest taki bodziec. Zjawisko znane od lat, to już Szekspir w Królu Lirze pisał o tym, że jest tam taka sytuacja, że król Lir każe Gloucesterowi czytać, a ten mówi, że jest oślepiony i nie może czytać. No to król mu mówi, patrz jak ten świat idzie uszami. Oczywiście to zależy od tłumaczenia, ale sens jest taki, że król mówi, słuchaj, zobaczysz jaki jest ten świat. Czyli ten świat wyobraźni. Ja bardzo często polecam, jeżeli się właśnie o takich sprawach rozmawia, wyobraźnia, dźwięk, obrazy, które powstają. Bardzo polecam lekturę takiego eseju Italo Calvino, Słońcu Jaguara. On tam opisuje o ulotnych zmysłach. Między innymi jest też taki dział, nasłuchiwanie króla, o słuchu. Dwór wymaga, aby król był ciągle na widoku, żeby reprezentował, w związku z tym umieszcza się go na tronie, prawda, wręcza berło i tym sposobem król jest unieruchomiony. Ale król musi wiedzieć, co się w państwie dzieje, w związku z tym co robi? Nasłuchuje. Nasłuchuje, czy zegary biją jednocześnie, nasłuchuje, czy wojsko równo chodzi, nasłuchuje, czy nie ma jakichś krzyków z więzienia i tak dalej. Czyli poznaje w ten sposób świat. Ten esej jest cudownym opisem właśnie pojmowania świata poprzez dźwięk. To muszę sobie przeczytać, bo nie znam tego. Italo Calvino, tytuł przypomnij? W Słońcu Jaguara ta część dotycząca słuchania ma, nie wiem, kilkanaście stron, może 20. Ale mam też bardzo ciekawe takie przeżycia związane z dźwiękiem, ze słuchaniem. Byłem kiedyś w Afryce i w pobliżu miejsca, gdzie przebywałem, były takie bagna. I wieczorem, jak się przechodziło koło tych bagien, było słychać rechot żab, ale to nie był taki rechot, co my znamy. To było z jednej strony coś pięknego, ale z drugiej strony coś przerażającego. To był taki bardzo niski dźwięk, działający bardzo na wyobraźnię i wydawało mi się, że z tych zarośli za chwilę jakiś pięciometrowy potwór wyjdzie w kształcie żaby. I pytałem się miejscowych ludzi, co to są za żaby i tak dalej. I oni powiedzieli, że bardzo trudno te żaby zobaczyć, że one są niezbyt wielkie.
I że gdzieś się tak chowają. Natrapiają głosem. Tak. I głosem wołają do świata, że one są i że prawdopodobnie są groźne. To tak jak ratlerki strasznie głośno zwykle szczekają, prawda? To chyba takie podobne zjawisko. A nagrałeś wtedy te żaby? Nagrałem, ale niestety po powrocie miałem kraksę z telefonem, bo to nagrałem na telefonie. I nie ma tych żab. Nie ma. Ale zmierzam do tego, czy masz taki odruch właśnie, że często nagrywasz po prostu jakiś dźwięk. Najczęściej są to tak sytuacje zaskakujące, niespodziewane, że ja jestem tylko w stanie żałować, że nie mam przy sobie rejestratora. Jak ty oceniasz taką powszechną właśnie wrażliwość lub jej brak na otaczające nas dźwięki wśród ludzi widzących? Chodzi mi o to, że ja zauważyłam coś takiego, że jak ludzie sobie opowiadają, no nie wiem, na przykład o historiach z wakacji, to powtarza się raczej sformułowanie, wiesz, widziałem to i to, spotkałem tego i tego. Rzadko kiedy ludzie mówią, a usłyszałem to i to, i ja nie mówię o koncercie muzyki tak tradycyjnej z danego miejsca, tylko na przykład o jakichś odgłosach zapamiętanych w naturze, ale niekoniecznie w naturze, odgłosy miasta na przykład. Tak, tak, to jest taka sytuacja, przypomina mi się film Pachnidło Tygwera i ja spotkałem się z opiniami osób, które ten film widziały, przeżyły i mówiły, ja tam czułem zapachy. Rzeczywiście, to jest taki film. To jest tak film zrobiony, że się czuje zapachy. I teraz ja może z racji profesji zacząłem dochodzić, skąd te zapachy są. Otóż one są z dźwięku. To są zapachy z dźwięku. Więc jeżeli ktoś opowie, że coś widział, to być może to niekoniecznie, że zobaczył, tylko odczuł albo przeżył. W tym filmie po prostu dźwięk jest tak zrobiony rewelacyjnie, że z tych dźwięków czujemy, i oczywiście obserwując obraz, tak, bo to musi się jedno z drugim komponować, ale cała sugestia płynąca z dźwięku i obrazu powoduje, że my czujemy zapachy. W związku z tym to jest taka sytuacja, kiedy ja spotykam się ze studentami na przykład na pierwszych zajęciach i proszę, aby wysłuchali jakiegoś słuchowiska i potem, żebyśmy o tym porozmawiali. Jest problem z językiem. W jakim języku, nazwaniem, tak? Nazwaniem. W jakim języku my mamy o tym rozmawiać? Czy filozoficznym, czy porównywać to... Czy technicznym. Czy technicznym, czy porównywać to z obrazami, z malarstwem, czy może z geometrią. No, tu jest gigantyczny problem. Stąd wydaje mi się, że ludzie są nieświadomi, jakimi zmysłami postrzegają. I jako ludzie posiadamy nadrzędność wzroku nad słuchem, więc się często mówi, tak, zobaczyłem. Chociaż ja pamiętam, kiedyś miałem nagranie z taką hiszpańską wokalistką i tak zeszło na temat słuchowisk, a ona mówi, mój tata to słuchał w dzieciństwie bardzo dużo słuchowisk i mówi, dzisiaj to już opowiada o kolorach, jakie widział. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak wiele efektów dźwiękowych jest w zasobach Teatru Polskiego Radia? To chyba w miliony idzie, prawda? No na pewno to są dziesiątki tysięcy różnych dźwięków. No, zbudowaliśmy całą maszynerię, żeby ten dźwięk ujarzmić, żeby gdzieś go zarejestrować, przechować, schować, żeby nam nie uciekł. Ale czy na przykład jeśli jest dźwięk butów, to rozumiem, że cały wachlarz jest takich efektów dźwiękowych dotyczących kroków ludzkich, bo to inaczej idzie kobieta, inaczej na szpilce, inaczej w płaskich butach, inaczej mężczyzna, inaczej dziecko. Tak, tak, inaczej idzie człowiek, który jest optymistyczny, inaczej idzie człowiek, którego spotkało coś przykrego, inaczej idzie człowiek, który właśnie wygrał w totolotka dużą kwotę i tak dalej. Oczywiście, naturalnie, to są zbiory, które muszą być na każdą okazję, ale bardzo często zdarza się, że nie ma tego zbiorze, bo akurat jest taka i taka potrzeba, więc tworzymy to na indywidualny i niejednorazowy użytek. No i jak to na przykład wygląda? Nie macie odgłosów, kroków człowieka, którego właśnie opuściła żona. Mówię jako przykład. Rozumiem, że to jest metodą prób i błędów, ten dodatkowy efekt, którego nie ma, jest tworzony w studiu, tak? Jest tworzony w studiu i teraz jest pytanie, czy to są same kroki, czy te kroki są z dialogiem jakimś, a jeżeli z dialogiem, to jakim? Jaka jest treść dialogu? Czy jest jakiś rytm w tym dialogu? Czy ten rytm ma się pokrywać z krokami? Ale czy może kroki mają być jakby osobnym bytem?
To są wszystko pytania, na które należy szybko sobie odpowiedzieć i podjąć jakieś decyzje, żeby to w odpowiedni sposób nagrać, a tym samym zasugerować coś słuchaczom. Czarna magia dla ludzi. Czarna magia, a dla osób, które wizytują studia Teatru Polskiego Radia, często wywołuje zdziwienie. Tak, byłam świadkiem wycieczek ludzi, którzy kompletnie nie mają nic wspólnego zawodowo z radiem, a już z Teatrem Polskiego Radia zupełnie nie. I oni byli przede wszystkim niesłychanie zafascynowani tym światem, który tam jest, a który dla was, twórców Teatru Polskiego Radia, jest codziennością, jest normalny. I oni właśnie tymi szczegółami byli zafascynowani, tymi różnicami, o których mówisz, że tak wiele trzeba wykonać pracy myślowej, koncepcji i sprawdzić tak wiele wersji, żeby akurat ten dźwięk wybrać do efektu, a nie inny, bo im się wydawało, że wszystkie są takie same. Tak, i to źródło wcale nie musi być takie, jak słuchacz będzie sobie wyobrażał. Mamy na przykład takie schody bardzo, powiedzmy, że niecodzienne. Każdy stopień tych schodów jest podzielony na kilka części i powiedzmy z lewej jest część taka blaszana, a z prawej jest część drewniana. I też pewnie jedne są trzeszczące, a inne nie. Albo jest na przykład podłoga, która zawiera pod sobą pustkę. W związku z tym jak się wejdzie na taką podłogę, to są bardzo ciekawe efekty i ja na przykład skorzystałem z tej podłogi w śmierci Dantona w momencie, kiedy głowa spadła na... Została ucięta na gilotynę. Została ucięta i spadła tak, spadła z gilotyny i właśnie na taką podłogę, co wywołało bardzo dobre wrażenie, uważam. No a jakie jeszcze macie właśnie takie urządzenia wielofunkcyjne, jak te schody? Mamy urządzenia pod tytułem drzwi. To jest nieustanny temat, jakie te drzwi powinny być, bo to zamykanie też zależy od sytuacji, oczywiście. Tak? Ktoś może energicznie wejść do pomieszczenia. A poza tym rzecz może się dziać w zamku albo w chałupie jakiejś starej, prawda? No naturalnie, to jest więc naturalne. Wtedy potrzebne są kompletnie inne drzwi. Ale to wtedy macie różne drzwi w różnych miejscach, no nie mówię, że wszystkie rodzaje drzwi, czy raczej to jest już w efektotece i po prostu wyciągasz drzwi? Właśnie chcę o tym powiedzieć, że otwarcie, zamknięcie drzwi wymaga dużej precyzji. To nie jest takie naciśnięcie klamki. To jest kwestia treści sceny. Jeżeli ktoś pokłócił się i trzaska drzwiami, no to jest to sytuacja taka, że wychodzi, trzaska drzwiami. A być może ktoś się skrada, a może ktoś podsłuchuje przez uchylone drzwi. Jest cała sprawa związana z tak zwanym ogrywaniem przedmiotów. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby z przedmiotu wydobyć dźwięk. Podam prosty przykład. Jeżeli powiedzmy, że akcja słuchowiska dzieje się w latach 60. 70. Jest tradycyjny telefon, taki ze słuchawką i teraz można tę słuchawkę podnieść właściwie bezszelestnie, prawda? Mhm. Załóżmy, że jest jakaś sytuacja grozy i ktoś chce na policję zadzwonić, no to podnosi delikatnie, żeby morderca stojący w korytarzu nie usłyszał. No tak, ale jaką to ma wartość dla słuchowiska? Nie ma wartości, bo nie wiadomo, co się stało, tak? Więc jednak trzeba ograć, ale trzeba ograć tak, żeby morderca nie słyszał. To jest jeden z przykładów, ale tak naprawdę każdy przedmiot trzeba umieć ograć dźwiękowo. Chociażby proste przerzucenie kartki, książki, czy wstawanie, czy siadanie. To może być tak, jak uprzednio wspomniałaś, że ja widzę, że ktoś wstaje, ale ja tego nie słyszę. Albo słyszę jakieś szurnięcie, które nic nie znaczy. Więc kwestia, że aktor wstaje, musi być poparta ograniem krzesła. I to nie jest zwykłe odsunięcie krzesła. Być może tym krzesłem trzeba specjalnie poruszyć w trakcie wstawania. A może to powinna być druga osoba, która tym krzesłem zagra jakoś. Więc są to sytuacje, które wymagają bardzo dużych umiejętności. I tego oczekujemy od aktorów, którzy przychodzą i oni się sprawdzają w tym. No właśnie, ale oni muszą się tego nauczyć. Tego nauczyć. I to jest ten dodatkowy kunszt aktorów, którzy w Teatrze Polskiego Radia grają. Rzeczywiście ci najlepsi zawsze wcześniej czy później do Teatru Polskiego Radia trafiają, ale muszą się czegoś nauczyć. Nie tylko chodzi o głos, prawda? Tylko właśnie, te wszystkie rzeczy, o których mówisz. Granie ciałem. Przecież jeżeli aktor stoi, przepona inaczej pracuje. Jeśli siedzi, też inaczej pracuje, prawda? Jeżeli aktor wie, w jakiej jest sytuacji, że na przykład jest, nie wiem, no w domu rodzinnym, inaczej się zachowuje, prawda? A jeżeli jest na ulicy, też inaczej. Czy byłeś kiedyś w Wiedniu w muzeum, które się zwie Haus der Musik?
To jest nieduże muzeum, które myślę, że też wśród wielu osób wywołuje potem taką uważność słuchową. To jest muzeum poświęcone też historii muzyki, ale przede wszystkim historii dźwięku. I na przykład można w osobnych miejscach posłuchać dźwięków z różnych części świata. I na przykład Tokio w środku dnia, albo wioska górska turecka wieczorem. Austria jest kolebką takiego ruchu Ars Acoustica, który właśnie zajmuje się takimi sprawami i takie, bo ja rozumiem, że w muzeum te dźwięki są odtwarzane, ale bywają takie akcje właśnie zorganizowane przez Ars Acoustica, które polegają na bezpośredniej, na żywo transmisji. Umieszcza się taki kiosk do słuchania, taką budkę i na przykład w tej budce jest jakieś skrzyżowanie miasta odległego o parę tysięcy kilometrów, na przykład z Warszawy, więc... Czyli czujemy, że niby jesteśmy w tym mieście. Tak, możemy sobie wyobrazić, a dźwięki miast są bardzo różne. Kiedyś będąc w Sajgonie, odniosłem wrażenie, że to jest zupełnie inny świat, no bo tam jest ruch głównie motocyklowy, na dodatek bardzo intensywny, na ulicach jest bardzo dużo ludzi i powstaje taki zgiełk, od którego jako Europejczyk zacząłem początkowo uciekać. Ale jak nauczyłem się przechodzić przez ulicę, wiedzieć, gdzie są jakieś przyjazne punkty, to poczułem się lepiej i zacząłem właściwie to akceptować. O czujnym słuchaniu świata, a także o kuchni Teatru Polskiego Radia opowiadał Andrzej Brzoska, znakomity reżyser dźwięku. Bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję za wysłuchanie. To była pierwsza część magazynu Kultura Niecałkiem Osobista, a w drugiej za parę minut będziemy obchodzić 90. urodziny Kubusia Puchatka. No trochę nam się ten miś o małym rozumku zestarzał. I także przyjrzymy się najsłynniejszym torebkom świata. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbył się pierwszy od II wojny światowej zjazd polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Na uroczystej gali w muzeum spotkało się ponad 70 osób, które wyróżnione są tym tytułem, a które w latach wojny z narażeniem życia ratowały Żydów. Sprawiedliwy wśród narodów świata to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie Żydom. W sumie odznaczenie to otrzymało 26 119 osób. Polacy stanowią najliczniejszą grupę wyróżnionych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Informacje z nowymi godzinami odjazdów są dostępne na peronach i na dworcach oraz w internecie. Październikowa korekta rozkładu jazdy wiąże się w dużej mierze z zaplanowanymi pracami remontowymi na liniach kolejowych i będzie obowiązywać do 10 grudnia. Później wejdzie w życie nowy roczny rozkład jazdy. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski udaje się jutro z wizytą do Republiki Korei. Podczas kilkudniowego pobytu w Seulu szef polskiej dyplomacji przeprowadzi konsultacje między innymi z koreańskim premierem, pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych i ministrem do spraw zjednoczenia. W Korei ma być podpisany plan działań na lata 2017-20, który określi wspólne polsko-koreańskie inicjatywy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Do spełnienia uczynków miłosierdzia zachęcił papież Franciszek pielgrzymów podczas środowej audiencji ogólnej w Watykanie. W słowie do Polaków Ojciec Święty nawiązał do dzieł miłosierdzia, które będą nowym cyklem tematów papieskich kateches. Na zakończenie spotkania na placu Świętego Piotra papież powiedział: chcę podkreślić i ponowić moją bliskość ze wszystkimi ofiarami nieludzkiego konfliktu w Syrii. W poczuciu pilnej potrzeby powtarzam mój apel, błagając z całych sił odpowiedzialnych o to, aby doprowadzić do natychmiastowego wstrzymania ognia, które byłoby nałożone i przestrzegane przynajmniej w czasie niezbędnym, by umożliwić ewakuację cywilów, zwłaszcza dzieci, będących wciąż w pułapce okrutnych bombardowań, mówił Ojciec Święty. Obowiązkiem wdzięczności, obowiązkiem serca nazwał kardynał Stanisław Dziwisz oddanie Bogu i wiernym w akcie konsekracji Kościoła przy sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. O sanktuarium oraz dzisiejszej uroczystości mówi ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik kurii archidiecezji krakowskiej. Sanktuarium, które ma zostać dzisiaj poświęcone, to serce większego kompleksu Centrum Jana Pawła II, nie lękajcie się, w ramach którego działa również Instytut Dialogu Międzykulturowego. Cały kompleks został zbudowany na obszarze dawnych zakładów
sodowych Solwaj, w których podczas II wojny światowej pracował młody Karol Wojtyła. Budowę tego sanktuarium rozpoczęto w 2008 roku. Papież Benedykt XVI poświęcił kamień węgielny pod to centrum już w 2006. No i można powiedzieć, że to poświęcenie jest takim zwieńczeniem budowy i sanktuarium, i centrum Jana Pawła II, które ma służyć zachowaniu i przekazaniu pamięci o papieżu Polaku dla przyszłych pokoleń. Uroczystość poświęcenia świątyni to jest wydarzenie religijne, akt religijny i oznacza oddanie Bogu i Kościołowi powszechnemu zbudowanej i dostosowanej do kultu katolickiego świątyni. Na pewno jest to ważne wydarzenie dla archidiecezji krakowskiej, ale myślę także dla Kościoła w Polsce, bo to już jest ważne centrum duchowe. Patrząc na ilość pielgrzymów, która przybywa i do Łagiewnik, i do sanktuarium Jana Pawła II, to są takie dwa, można powiedzieć, skrzydła jednego kompleksu duchowego, to miejsce wyrasta do ważnych miejsc na mapie duchowej Kościoła Powszechnego. Mówimy o milionie, ponad milionie pielgrzymów, które co roku przybywa do tego miejsca. Konsekracja kościoła przy sanktuarium na Białych Morzach odbyła się dziś o godzinie 12.30. 16 października to dzień, który polski Sejm ustanowił dniem papieża Jana Pawła II. W hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory. Księdzu Janowi Ziei, charyzmatycznemu kaznodziei i działaczowi społecznemu, poświęcony jest nowy cykl spotkań w ramach dziedzińca dialogu. Centrum Myśli Jana Pawła II organizuje wystawy, wydarzenia artystyczne, debaty oraz mszę świętą w intencji zmarłego ćwierć wieku temu kapłana, mówi Joanna Korzeniewska, rzecznik Centrum Myśli Jana Pawła II. Twarze dialogu to pierwsza edycja nowego cyklu, który podejmujemy w ramach prowadzonego już od dłuższego czasu projektu Dziedziniec Dialogu. Twarze dialogu ksiądz Jan Zieja. To wydarzenie otwiera ten cykl. Nie przez przypadek ksiądz Jan Zieja jest pierwszą twarzą dialogu w naszym projekcie. To jest autorytet moralny naszych czasów. Człowiek niesamowity, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, współzałożyciel KOR-u, działacz opozycyjny. Człowiek, który naprawdę przeżył bardzo wiele w ciągu swojego długiego życia i chcemy tę postać przybliżyć. Centrum Myśli Jana Pawła II wspólnie z Domem Spotkań z Historią przygotowały wystawę plenerową Moje imię Człowiek, twarze dialogu ksiądz Zieja. Wystawa artystycznych ujęć, zdjęć archiwalnych miejsc i osób związanych z księdzem Zieją. Tę wystawę będzie można oglądać na krakowskim przedmieściu przed kościołem sióstr wizytek. Serwis przygotował Przemysław Goławski, a przedstawił Mariusz Pieśniewski. Polskie Radio 24. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Kultura nie całkiem osobista. Magda Mikołajczuk, kłaniam się ponownie. W drugiej części magazynu Kultura nie całkiem osobista od Polskim Radiu 24 prześledzimy historię damskiej torebki. Kiedy się pojawiła torebka trzymana w ręku, na jaki rodzaj torebek trzeba się zapisywać i potem czekać 2 lata i co ma wspólnego torba typu wór z emancypacją kobiet. O tym za mniej więcej 10 minut, a teraz 90-lecie Kubusia Puchatka. Tak, tak, to już tyle czasu minęło. 14 października 1926 roku wydano w Londynie powieść Alana Aleksandra Milna, której bohaterem był miś o bardzo małym rozumku, Krzyś, którego pierwowzorem był syn autora, a także prosiaczek, sowa przemądrzała, kłapouchy i inni mieszkańcy stumilowego lasu. W archiwum Polskiego Radia jest bardzo smaczna, z udziałem znakomitych aktorów, słuchowiskowa wersja Kubusia Puchatka w tłumaczeniu Ireny Tuwim oczywiście i w reżyserii Andrzeja Pruskiego. Nagranie pochodzi z roku 1984. Kubusiem był tam wtedy Wiesław Michnikowski, sową przemądrzałą Ewa Milde Prus, kłapouchem Marian Kociniak, a narratorem Mieczysław Wojt. Jak się masz? A ty jak się masz? Nie bardzo się mam. Już nie pamiętam czasów, żebym jak się miał. Och, mój kłapouniu, bardzo mnie to martwi. Wyjdź z tej kępy ostów, niechże ci się przypatrzę. Nie rozumiem, po co każesz mi wychodzić z moich ulubionych ostów. Ale proszę, proszę. I tak się na nic to nie zda. Powiedz mi, kłapouszku,
Co się stało z twoim ogonem? A co się z nim miało stać? Nie ma go na miejscu. Czy jesteś pewien tego? Zwykle tak bywa, że ogon jest, albo go nie ma. Co do tego nie można się pomylić. A twojego nie ma. Nie ma? A co tam jest? Nic. Nic? Nic. No tak, tylko mnie mogło się przytrafić coś takiego. Musiałeś go gdzieś zostawić. Ktoś musiał mi go zabrać. Jak tu mieć dla nich serce? Kłapusiu, przyrzekam ci, że ja, Kubuś Puchatek, odnajdę twój ogon. Dziękuję ci, Puchatku. Prawdziwy z ciebie przyjaciel. Nie to, co inni. Zajmowała pod kasztanem staroświecką uroczą rezydencję, najwspanialszą ze wszystkich, bo była tam i kolatka u drzwi, i sznur z chwaścikiem do dzwonka, i dużo różnych trudnych napisów. Sowo, przychodzę po poradę. To ja, Kubuś Puchatek. Proszę bardzo, wejdź. Co słychać, Puchatku? Jakie masz nowinki? Ach, okropne i smutne. Mój przyjaciel Kłapouchy zgubił swój ogon. Strasznie mu go brak, więc czy nie mogłabyś mi łaskawie powiedzieć, gdzie go szukać? Widzisz, najczęściej praktykowane postępowanie w takich wypadkach jest następujące. Ojejcu, znaczy najgęściej ukrowane postępowanie. Ja jestem misiem o bardzo małym rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność. To oznacza rzecz, którą ma się zrobić. No, jeśli to tylko to znaczy, to niech już będzie. I więc rzecz do zrobienia jest następująca. Po pierwsze, wyznaczenie wynagrodzenia. Trzeba ogłosić. Chwileczkę. Co mamy zrobić dla tego, czegoś coś powiedziała? Bo właśnie kichnęłaś w tej chwili, kiedy chciałaś to słowo wymówić. Mylisz się. Nie kichnęłam. Kichnęłaś, Sowo. Przepraszam cię, Puchatku. Nie kichnęłam. Niepodobna kichnąć, nie wiedząc o tym. Tak, ale nie można usłyszeć kichnięcia bez tego, żeby ktoś nie kichnął. Powiedziałam tak. Po pierwsze, wyznaczenie wynagrodzenia. Trzeba ogłosić... Co? Powtórz jeszcze raz. Wynagrodzenia. Ogłosimy, że damy bardzo dużą ilość czegoś tam temu, kto znajdzie ogon Kłapouchego. Rozumiem. Ale mówiąc o bardzo dużej ilości czegoś tam, ja zwykle o tej porze dostaję jakieś małe co nieco, po prostu łyk słodkiej śmietanki, czy czegoś tam innego, odrobinę miodu, czy w tej szafce, która tam stoi w kącie, nie masz przypadkiem... Otóż więc napiszemy na karteczce ogłoszenie i zawiesimy je w lesie. Sądzę, że najodpowiedniejszym i jedynym właściwym wykonawcą takiego ogłoszenia może być Krzyś. To właśnie on sporządził napisy na moich frontowych drzwiach.
Chyba je widziałeś w Puchatku. Nie. No, naprawdę nie widziałeś ich? Ja, tak, tak. W takim razie chodź. Musisz je koniecznie zobaczyć. To był fragment słuchowiska według Kubusia Puchatka, słuchowiska sprzed 32 lat. A teraz bardzo poruszający wiersz, czy raczej proza poetycka Czesława Miłosza pod tytułem Krzyś, nawiązujący oczywiście do powieści Milna. W kwietniu 96 roku zmarł w wieku 75 lat syn autora Kubusia Puchatka, Christopher, uwieczniony przez ojca w książce jako Krzyś. I pod wpływem tej wiadomości Czesław Miłosz napisał właśnie utwór tak zatytułowany Krzyś. To jest genialny obraz odchodzenia i pamięci o tych, którzy od nas odchodzą. I ten właśnie wiersz został odczytany przez Wojciecha Bonowicza 27 sierpnia 2004 roku, 2 tygodnie po śmierci Czesława Miłosza, w czasie wieczornicy poświęconej jego pamięci w krakowskim kościele świętej Katarzyny. Wiersze zmarłego poety i wiersze o nim czytali wtedy jego przyjaciele. Ja, Kubuś Puchatek, nagle muszę rozmyślać o sprawach za trudnych dla mego małego rozumku. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, co tam jest za naszym ogrodem, w którym zamieszkaliśmy ja, prosiaczek, królik i kłapouchy z naszym przyjacielem Krzysiem. To znaczy, my mieszkamy tutaj dalej i nic się nie zmieniło i właśnie zjadłem z baryłeczki miodu moje małe co nieco. Tylko Krzyś odszedł na chwilę. Sowa przemądrzała, mówi, że zaraz za naszym ogrodem zaczyna się czas. A to jest taka studnia, strasznie głęboka, w którą kiedy tylko ktoś wpadnie, leci i leci w dół, aż nie wiadomo, co się z nim potem dzieje. Martwiłem się trochę o Krzysia, żeby tam nie wpadł. Ale wrócił. I wtedy go zapytałem o tę studnię. Puchatku, powiedział, byłem w niej i spadałem i zmieniałem się spadając. Nogi zrobiły mi się długie, byłem duży, nosiłem spodnie do ziemi i broda mi rosła i wreszcie umarłem. Pewnie to wszystko mi się tylko śniło, bo było jakieś nieprawdziwe. Zawsze dla mnie prawdziwy byłeś tylko ty, Puchatku, i nasze wspólne zabawy. Teraz już nigdzie nie odejdę, nawet gdyby zawołali mnie na podwieczorek. Także w taki poruszający sposób istnieje Kubuś Puchatek, nie tylko w książce Milna, ale też właśnie na przykład w wierszu Czesława Miłosza pod tytułem Krzyś. Przypomnę, że w piątek minęło 90 lat od pierwszego wydania Kubusia Puchatka. Książki pełnej mądrych cytatów, takich jak na przykład te. A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść, spytał Krzyś, ściskając misiową łapkę, co wtedy? Nic wielkiego, zapewnił go Puchatek. Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika. Albo, jeśli wskutek nadmiernego jedzenia utkniesz w drzwiach frontowych czyjegoś domku, będziesz zmuszony pozwolić swemu gospodarzowi używać swoich tylnych łapek zamiast wieszaka na ręczniki. Cóż, tak to bywa. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze. Miłość się czuje. Kultura nie całkiem osobista. W studiu Polskiego Radia 24 dr Monika Małkowska, krytyk sztuki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Monika pojawia się w magazynie Kultura nie całkiem osobista co jakiś czas, albo rzekłabym nawet często, z różnymi tematami dotyczącymi historii mody. Dzisiaj będziemy grzebać w torebkach. Mamy. Raczej worki, nie torebki. No wory czasami nawet, prawda? Ale powiemy też o sytuacjach, kiedy torebka rzeczywiście była torebką, a nie worem. Ale mnie wzrusza jedna informacja, że jeszcze na początku XX wieku dama nigdy nie nosiła torebki, bo nosił za nią torebkę mężczyzna lub służąca. Przecież torebka jest tak ważnym elementem współczesnego ubioru. Czy ja bym na przykład nie chciała, żeby ktoś mi zabierał moją torebkę dopasowaną jakoś do ubrania i taszczył za mną.
to jest tak, że damy nosiły torebunie, przypinały sobie je i one albo takie na nadgarstku, zwieszały się z nadgarstka, ale cóż to były minimalne przedmieciki, natomiast no rzeczywiście już takie bardziej sążniste sakwy i torby, które mieściły w sobie cały świat, jak to nasze torby w tej chwili, no to nosił ktoś umyślny. Powiedzmy, kiedy nastąpił moment pojawienia się torebki w garderobie kobiecej, bo przecież wcześniej były jakieś woreczki pod spódnicami, jakieś przypasku, kieszenie, przypinane były elementy. Ale kiedy się pojawiło? Otóż przełom wieku XVIII i początek XIX, kiedy zapanowała moda na bardzo wąskie, przeźroczyste, delikatne, stylizowane na antyczne tuniki suknie, czyli empire, czyli już po wielkiej rewolucji francuskiej, kiedy panie, co to niektóre, awangardowe, ścięły sobie włosy a la Titus, czyli na Tytusa, to był pierwszy moment, kiedy kobiety, niektóre, ścięły loki, niektóre sobie tylko podpinały, żeby wydawało się, że ma krótkie, kiedy panie zrzuciły krynoliny, zrzuciły biżuterię i zaczęły chodzić w cieniutkich, najczęściej białych, prawie że przylegających do ciała tunikach, talia wtedy nie istniała, biust był podkreślony jakimś tam paseczkiem, no i gdzie tu przypinać to? Nie można było ani kieszeni w to wmontować, bo byłoby to zaburzające cały rysunek sylwetki, no i w ogóle kształt. No nie można było też podpinać tak pod biustem też jakoś tak, jeżeli to bardzo maleńki, elegancki woreczek. I wtedy właśnie kobiety wzięły do ręki to, co do tej pory nosimy, czyli torebki. Oczywiście one były najczęściej słodkie, zdobione z materiału, z atłasu, z jedwabiu. Wszystko to było haftowane, wyszywane i piękne, i miękkie. No i kobieta nosiła takie własne akcesoria, a to perfumki, a to lustereczko. I od tego się zaczęło. W tej chwili torebka to jest tak ważny element stroju, że właściwie możesz być tak byle jak albo skromnie, klasycznie ubrana, a torebka nada ci charakter. Możesz do tej samej sukienki włożyć torebkę, tak zwaną klacz, czyli kopertówkę trzymaną pod pachą, bo klacz to jest zarówno sprzęgło po angielsku, jak i właśnie takie trzymanie pod pachą, tak właśnie jak ja to robię. I taka klacz ci robi, że jesteś elegancka, a możesz do tej samej prostej sukienki wziąć plecak i już będziesz sportowa, albo wielki wór, no już wiadomo wtedy, że jesteś kobietą pracującą, która żadnej pracy się nie boi. Zatrzymajmy się przy kopertówce, o której wspomniałaś. Pojawiła się w latach 10. i 20. XX wieku. Architekt i projektant Le Corbusier zachwycał się nią i mówił tak: luksusowy przedmiot jest pięknie wykonany i ma proste, czyste i wyraziste linie ukazujące jakość przez brak nadmiaru. I w latach międzywojennych to podobno był najpopularniejszy typ torebki. No różne były, bo były też takie mieszki wyszywane, haftowane, nabijane dżetami i torebka, czy rodzaj torebki mieszka takiego, który zrobił największą karierę na początku XX wieku i przetrwał też do lat 20. To były siatkowe torebki. Nie wiem, czy to ja jeszcze... Siatkowe? Siatkowe, ja powiem, z metalowej siatki. To nie była siatka. Nie taka na kartofle? Tak, nie na kartofle i nie jakaś taka rozciągająca się, która charakteryzowała chyba, nie wiem, lata 60. były takie siatki, które się rozciągały w nieskończoność. Ale to były siatki z metalowych druciczków, splecione bardzo misternie. Ja pamiętam jeszcze tam babcia, czy mama, już nie pamiętam, która z nich, ale takie przepiękne zresztą. Wieczorowe obiekty, raczej. Wieczorowe, tak. To były wieczorowe. To może teraz się ponapawamy tymi najsłynniejszymi typami torebek, które no, stały się obiektem pożądania kultu, kobiet. Tak zwane ikony mody. Albo jakiegoś szaleństwa. Jak trzeba się zapisywać na przykład torebkę Birkin firmy Hermès, czekać 2 lata i płacić ponad $5000, no to o szaleństwo się ociera. Prawda? Ale eleganckie kobiety twierdzą, że warto wydać kilka pensji, o ile mają pensję, bo być może mają po prostu fortuny. Warto wydać kawałek fortuny na taką torebkę, wielkim milionów, za chwilę powiemy, ponieważ to jest inwestycja na życie. One nigdy nie wyjdą z mody i zawsze kobieta, która ma taką torebkę, no już wiadomo, ma jakiś status społeczny wyższy, więc może po prostu to jest taka wizytówka, że no może jestem w kapciach, może jestem tutaj, nie wiem, w dresie, ale mam torbę Louis Vuitton, o, to jest właśnie historycznie pierwsza kultowa torba, no to jestem znaczy damą.
Powiedziałam Lili tą, ponieważ chyba jest to najbardziej podrabiana marka, zresztą jedna ze starszych, która powstała wyspecjalizowana do produkowania toreb podróżnych, sakwojarzy, no i właśnie toreb z charakterystycznym LV, prawda, tym logo, to jest w zasadzie taki desen, wzorek. Firma Louis Vuitton powstała, kiedy damy zaczęły podróżować, czyli wraz z wynalazkiem kolei parowej. Firma Louis Vuitton wymyśliła, że no przecież damy muszą mieć w czym pakować sakwojarze, te swoje klamoty w ogromnych ilościach. I już w roku 1853, to jest ważna data, firma zaczęła produkować różnego rodzaju, no właśnie mówię, głównie to były podróżne torby, ale też i torby. No i do tej pory firma się trzyma. Nie wiem, czy pamiętasz, słuchaj, jeden z moich ukochanych filmów ubiega Elena Blue Jasmine, gdzie gra Kate Blanchett główną rolę i ona, choć jest kompletnie spłukana i w ogóle na życiowym zakręcie, pojawia się u swojej o wiele biedniejszej siostry z kilkoma walizkami Louis Vuitton. Tak. I siostra z takim niesmakiem patrzy, mi, ty jesteś, mówisz, że nie masz pieniędzy, to po co się tutaj taszysz z tymi Louis Vuittonami? A ona mówi, no wiesz, trudno się odzwyczaić. Tak. A inna słynna torebka z 1955 roku, pikowana torebka Chanel. Na ramię ze złotym łańcuszkiem zamiast paska, to twoim zdaniem nadal jest przedmiot pożądania, bo pan się rzadziej jednak pojawia wśród współczesnych faszonistek. Ona jest mała, bo Louis Vuitton wypuścił nie wiem ile set kształtów, rozmiarów większych, mniejszych i o bardzo takie zróżnicowane są stylistycznie te jego torby. Natomiast Chanel przez to, że to jest mała torbeczka, raczej wyjściowa, pikowana, bardziej się nadaje na jakieś oficjalne party, na jakieś przyjątko, niż tak, żeby z tym biegać na co dzień. Niemniej oczywiście ona jest przepiękna, wszystko tam jest przemyślane i zapięcie i w ogóle no wszystko. To jest takie cacko. A torba na ramię, bez której nie wyobrażamy sobie życia, wygodna, popularna w czasie II wojny światowej przede wszystkim, bo praktyczna, ale projektowała takie torby już w latach 30. Twoja ulubiona Elza Schiaparelli. Elza Schiaparelli w ogóle produkowała szalone torby, bo na przykład produkowała też torbę w kształcie telefonu. Ja rozumiem, że ludzie nie wiedzą, że telefon to był duży obiekt kiedyś. To nie taka komórka. I innych kształtów. I uchwytem była rączka właśnie, to co się podnosiło, słuchawka. Rączką była słuchawka. Ta Elza była i rozkosznie niepraktyczna właśnie z tymi swoimi szalonymi, surrealistycznymi pomysłami. I jak i też blisko życia. Tak, stąpająca po ziemi. Ale kiedy w ogóle wspomniałaś o Birkin, torbie Birkin Hermé. Przypomnijmy, że to na cześć aktorki Jane Birkin. Jane Birkin nie była osobą jakąś taką, no, lata 60., znaczy torba powstała w 85 roku, 1900. Natomiast ona nie była jakąś taką osobą specjalnie hołdującą tradycyjnej modzie. Ona potrzebowała właśnie dużo rzeczy by napakować. Włożyć, napakować tę torbę. Jak dostała w końcu tę torbę, to powiedziała, że sobie tam wyłamała ścięgna, czy coś tam sobie krzywdę jakąś zrobiła, bo była tak napakowana, że jej prawie nie mogła podnieść. Może w takim razie wybrać plecak. W 1985 roku Miuccia Prada wprowadziła na rynek zwykły czarny, nylonowy plecak, ale mam wrażenie, że w tej chwili chyba plecaki są trochę na drugim planie. Tak, troszeczkę spadło ich powodzenie. Szał plecakowy to chyba była końcówka lat 80., początek 90. Ja pamiętam też, że miałam tego sporo. Zachowałam jeszcze właśnie takie leciutkie z jakichś nylonowych tworzyw. Po prostu takie na lato właśnie, kiedy idzie się na plażę. Czyli raczej w turystycznych terenach, prawda, a nie miejskich. Aczkolwiek są bardzo piękne miejskie plecaki z dobrej skóry, tylko one są zwykle same ciężkie już z powodu materiału. Lub z bardzo różnych tworzyw. Proszę pani, czy pani wie, że z papieru są znakomite torby? Proszę pani, jak wyjdziemy, to w reżyserce pani zobaczy taką moją torbę właśnie ze specjalnie spreparowanego papieru i spokojnie można jej używać w czasie deszczu. Żeby zamknąć temat torebek, to też trzeba powiedzieć o takich ultraekologicznych pomysłach. Na początku XXI wieku pojawiały się takie torby z ostentacyjnymi napisami I'm not a plastic bag.
Nie jestem torbą plastikową, czyli ta ekologia bardzo wkroczyła w dziedzinę torebek, że skóra zeszła na dalszy plan. Tak, właściwie bardzo ekologiczni ludzie, dziewczyny, kobiety nie noszą takich skórzanych, bo w ogóle skóra jest zakazana dla tych takich najbardziej konsekwentnych i skrajnego odłamu Partii Zielonych. Natomiast jest mnóstwo worków, które dostaje się, na pewno też masz tego wiele, mnóstwo worków, które się dostaje przy okazji jakiejś imprezy. To jest jakiś taki element kampanii reklamowej często gęsto. I materiałowy. I jak pieszczę, no dużo takich worków, a to z Biennale w Wenecji, a to z jakichś tam targów książki, no w każdym razie tego jest dużo. I one są szalenie wygodne. Często są też bardzo ładne, bo zazwyczaj są zaprojektowane przez jakiegoś niezłego artystę, designera. I mają czasami przyjemne napisy. No, na przykład słuchaj, czytam, bo lubię. Tak. I muszę koniecznie przypomnieć o torbach, które mają nieproporcjonalnie wysoką cenę wobec tego, z czego są. Mianowicie o torbach z reklam, z tych billboardów wielkich. Wykorzystanie materiału. Miałam jedną taką torbę. Obrzydliwa. Obrzydliwa. Nie dość, że to jest ciężkie jak diabli, bo to jest w ogóle ciężkie. Natomiast to ma jakąś nieproporcjonalnie wysoką cenę, bo ja to... Tak. Ich zaletą jest też każda inna i to są też wersje plecakowe, większe, mniejsze portfele i ona jest rzeczywiście każda inna, no bo inny fragment billboardu...